Hej, hej moi drodzy, witam was na Volcoff River, Russian Fishing 4, niedzielny oczywiście, się kłania. Moi drodzy, dostałem od was informację dokładnie. Przyszedłem w ogóle zobaczyć, czy już jest ten update, czy mamy nowe łowisko, ale oczywiście nic nie było, ale dostałem informację od Juhasa. Proszę bardzo, leszcze z Kubą na Wałochowie na 105,92. No jesteśmy na 105 na picoś tam i Redworm. Także pozwolę sobie od razu podziękować. I tak sobie pomyślałem, a nagram, bo powiem wam szczerze, że miałem ochotę nagrać dopiero kolejny odcinek po pojawieniu się nowego łowiska i oczywiście na tym nowym łowisku. Ale skoro skubią leszcze na Wałkowie, to sobie poskubiemy razem. I zobaczymy, jak to wyjdzie, bo muszę oczywiście przezbroić trochę wędki. Dobra, co my tu mamy? Bo mamy oczywiście takie dosyć mocne, więc sobie zmniejszymy spokojnie na. Mamy coś 6 kilo? 5,4. No, na te mocniejsze damy. O, tak średnio mamy. Też, chyba, że gdzieś mamy jakieś 6-kilowe założone. Dobra, 6,4 kg. No, ja bym z ósemki zrobił, nie potrzeba, myślę, większych na leszcza i może zostać ten pi coś tam, czyli pi porridge. No i co? No, grand bait na leszcza mamy pełno, więc wybierzmy. Dobra, jakość quality jest mniej więcej taka sama, więc nie będziemy tutaj fisiować. Wydaje mi się, że jest ok. Kolejne 6,8 nylon. No kurde, no zostawiłbym to 6,8. Dobra, niech sobie zostanie. Zobaczymy, jak to będzie działało. Szóstka, no zaryzykujmy. Szóstkę. Redwormy też podobno działają, więc tu damy redworma. I na trzecią wędkę ground bait. Myku, myku. 6,8 niech zostanie. Damy. Jak tam mieliśmy szóstkę, ósemkę, a to dam dziesiątkę. Tak dla odmiany. I pea porridge sobie wrzucimy. 6,8. No dobra, chociaż. No okej, myślę, że da radę. No to co? No to zaczynamy. Tylko zobaczę teraz, czy mam je ustawione. 1, 2, 3 mam. No to wyciągamy jedynkę. Och. Ustawimy się mniej więcej tak i co, i tak na 40, tam chyba 50 max, nie? Jak dobrze pamiętam. O, trzeba się cofnąć. No, jeszcze się trzeba cofnąć, za blisko brzegu stoję, dobra. To mamy jedną zarzuconą. Druga mniej więcej tak samo. Pada deszczyk, leszcze lubią tutaj brać jak pada deszczyk, więc no, wszystko możliwe, że i nam się dzisiaj coś tu poszczęści. Przydałyby się takie przynajmniej 3 kilo z kawałkiem. Nie powiem. Po ostatnim takim trochę biednym pobycie tu w tej grze i tak naprawdę kasy coraz mniej właśnie, a nie coraz więcej. O, już mamy branie. Zobaczymy, co weźmie. 16, dobra, można zrobić 18. Myślę, że powinno być. O, tutaj też już jest branie na jedynce. No, miejmy nadzieję, że w czasie deszczu leszcze się nudzą, a jak się nudzą, to jedzą. Albo właśnie w czasie deszczu leszcze jedzą. Mamy leszcza na pewno, ale nieduży. 1,7. No dobra, z zieloną wstążeczką, ale mógłby być zdecydowanie większy, byśmy się nie pogniewali. Zobaczymy, co jest na jedynce. Bo może się okazać, że tu będzie coś większego. No nie. Mniej więcej ten sama wielkość. O. Patrzcie, wszystkie wędki biorą. No dobrze, jak wszystkie wędki biorą, a to mamy płotkę chyba. A nie, Silver Bream z zieloną. No dobra. O, za blisko rzuciłem, ale to. Nic straconego. Czekajcie, naciągnijmy te żyłeczki. I weźmy się za tą wędeczkę. Myk. O! Aha, no zapomniałem, że tutaj trochę kowrotek jest słabszy. Więc to będzie ta sama wielkość 1,5, 1,4, może nawet 1,7, jak będziemy mieli szczęście. Ale znowu nie ustawiłem prędkości zwijania i się długo to dzieje. 1,8 nawet. Ło! To panie, noż to rozpusta dzisiaj. Dobra. Zobaczymy. A faktycznie deszczyk lubią. Trzeba im to przyznać.
A my sobie polepszymy może. Nie. Polepszymy coś do jedzenia. No nie, akcesoria, gdzie to jest żarcie, tak. O, pewnie niżej nie. Bates Fillet, właśnie, czy tu. A, food, kurde, gapię się jak głupi w to i nie widzę. Dobra, byśmy coś zjedli. A, nie wziąłem niczego do żarcia. No dobra, tu weźmiemy sobie to, ale to podejrzewam nam nie pomoże. Tam tylko głód zaspokoi, ale energii nam nie doda. Pisaliście mi, że od wódeczki lepszy jest Coca-Cola i herbata. Ja bym powiedział, że nie. I właśnie dlatego nawet skonsumuję teraz sobie odrobinę, jeżeli będę mógł w ogóle. Nie, bo jest full. A to dlatego, bo nastrój nam to polepsza. Jedzenie tak nastrój nam nie polepszy. W taki deszczyk. O, proszę, to coś ładnie wzięło. Czy tylko mi się wydaje? Może mi się wydawać, bo zwiększyliśmy prędkość zwijania, więc większy opór to jakby generuje. 1-2, no właśnie, większy opór to po prostu generuje, ale no, trochę przesmoliłem. Trudno się mówi. Powiem wam, że brań mamy dużo. No i to jest pocieszające, bo ostatnio jakoś tak nie widziałem tych brań, przynajmniej u siebie. Dobra, damy 20, to się. A 19, widzę, że tu nie ma powodu, żeby się szaleć. Oj, leszczyk srebrny. O, White Bream 400, to mi się podoba. Powiem wam, no, dosyć dobrze płacą, bo ekspato raczej za dużego za nie dostaniemy, a tam pewnie z 5 sreberek wpadnie za tą rybkę. No i tu chyba było branie, bo widzę, że do brzegu wisi. No, jak najbardziej. O, aż nie chce mi się wierzyć. No i mamy na trzeciej wędce branie. No, widzę, że się rozkręciły. Faktycznie, skubią. Tylko, że takie małe, no ale okej. Mamy szóstkę, ósemkę i dziesiątkę na haczykach, więc no, teoretycznie przekrój jest. Choć powiem wam, że ja na dziesiątkę 4,5 kg wyciągałem, więc nie było problemu. Jeśli chodzi, ale to było przed ostatnią aktualizacją, więc nie wiem, czy to się jakoś tam pozmieniało, czy nie. Kiedyś znowu na czwórkę musiałem łowić, żeby coś większego trafić, więc popatrzymy, przekonamy się. To wszystko są maluchi. Dobra, znowu na tej, tylko mam znowu za mocno ustawiony ten prędkość zwijania tamtych, jakoś ciągle zapominam, ale dobra, mamy okazję. Sami widzicie, jest branie. Więc mamy okazję to zaraz ustawić, a to na razie maluszkami się zajmujemy. No, dobrze, mam tych przynęt dużo, więc możemy tak ciągać te małe, nie ma problemu. O, nawet energia nam odrobinę wzrosła. No, ten był ciut za mały. Ale ogólnie. Dobra, ustawmy retrieval. O, i mam od razu branie. I to mi się podoba. Nie trzeba długo czekać. W czasie deszczu ryby się nie nudzą. O, no i nareszcie mamy jakąś rybę konkretną, moi drodzy. Cokolwiek by to było, będzie na pewno większe niż 2 kilo. Więc już jest dobrze, a nawet potrafi tak lekko zaszaleć. Nie chce mi się w to wierzyć. Nie mówcie, że na piporydż jakiś sum złowił się, no bo będę, kurde, po prostu się zdrażnił mocno. No to sum jest, jak nic. Może tylko one tak robią. No nie wierzę to, że to jest leszczu. Ale będziemy. Pociągajmy go, poszarpmy. Chociaż przy tej energii, to wiecie co, ja jednak tą wódeczkę teraz spróbuję skonsumować. O. I myślę, że to będzie dobre doładowanie. A może to i leszczyk jest jakiś większy? No ale to po raz pierwszy by mi tak pociągał. Tak standardowo i bez. No, czekajcie, spróbujemy to podnieść z dna. Kurde, to nie jest leszcz. A może i leszcz, tylko taki duży? Leszcz. Bo to ty chłopie, co ty 3 kilo masz? Czy ile? 3,6. No, 3,6 to już jest konkretna ryba. Czyli widzicie, nawet potrafił powalczyć.
Dobra, nie będziemy mu tutaj, że tak powiem, bronić tej walki. Dobra, bo teraz wszystko bierze. Nie wiem, na co się zdecydować. Wszędzie są brania. Dobra, troszkę sobie podpiliśmy. Mam nadzieję, że zaraz nam podskoczy odrobinę ta energia. Zadowolenie. Nie wiem, czy w stanie w takim deszczu akurat podnieść się wyżej. Ale takie w zupełności wystarcza, bo nie tracę jej tak szybko. No to jest akurat zwykły lesiu. No, będziemy próbować. Jakby takich 3 coś kilo było więcej, to byśmy tu. O, ten też chyba będzie. Tak, ten też będzie niezły. O, muszę tutaj nawet hamulcem popracować, moi drodzy. No, ten będzie trochę może mniejszy niż 3,5 kilo czy coś tam, ale na pewno powyżej dwójki. Ale mi się podoba. No, tu już znowu mamy branie na jedynce. Widzę, że tak idzie ostro. No, dostaliśmy wiadomość, ale teraz akurat nie obejrzę, ponieważ mamy dobrego lesia. Dam bez go podbieraczka, damy radę. Damy 3-1. No proszę, takie właśnie powyżej 3 kilo to już coś tam w sobie mają chłopaki. Jakby nie patrzeć, pogoda taka jakby gorsza. Czekajcie, tutaj nawet nie pamiętam, czy tak jest, czy właśnie, czy jest branie, czy po prostu nie ściągnąłem żyłki, ale jednak jest branie. Na szczęście nieduże, więc szybko się z nim uporamy. Znaczy na szczęście, no. Akurat nieduże, więc chodzi mi o to, żeby zobaczyć, co jest tam na jedynce, bo tam też ciągle ładnie sobie wisi żyłeczka, więc zakładam, że coś tam nam się trafi. Zaraz trzeba będzie rozjaśnić ekran, bo się nocka robi. No nie jest może aż taki duży, nie? Nie, no ale około 2 kg może będzie miał. No może nie. Może nie, może jednak nie, no właśnie, tylko jeden. Tylko tak chwilką tam poszalał, powiedział, że o, powalczy. A to była zmyłka. Dobra, energii nam ładnie przyrosło. Jesteśmy gotowi na duże sztuki, a ja wchodzę i wideo. Myk, myk, myk. A nie, za mało. Myk ma być tu, o. No i dobra, sprawdźmy wiadomość, jak już mamy chwilę. Uoooo! Nie to, że. Nie to zy. No okej, zobaczymy. No, 4 godziny. Ja zakładam, że 4 godziny to były normalnego czasu, nie gry. No bo 4 godziny w grze to nie da się. Chyba, że same sztuki takie po 5-6 kilo, to może i wydał radę. Dobra, ale mieliśmy chwilę takich dobrych brań. Teraz mamy odrobinę. A, widzę, że jednak coś już się dzieje. Tutaj widzicie, już żyłeczki lekko drgają. Więc jakieś zainteresowanie jest. No, noc się zrobiła, więc to też troszkę inaczej. Wieczorem zawsze te leszcze tutaj lepiej chodzą. O, chyba jest branie. No, to możemy w sumie poczekać, nam się nie spieszy. Tak, teraz jest ewidentnie. No, zobaczymy. No, nie będzie to jakiś olbrzym. No, to śmiesznie wygląda na tych ustawieniach graficznych, tak jakby było 16 kolorów. Człowiek tak się przyzwyczaił i nagle co? Wracamy do Amigi? Czy tam 256, nie? Och. Dobra, chciałem powiedzieć, że uspokoiło się, ale nie, nieprawda. Nie uspokoiło się, bo jak słyszycie, nie wiem, strzelam po kolei, biorę. Dobra, ciągamy jak leci. Nawet nie mam czasu zobaczyć wiadomości. A tu widzę, zobaczcie, ciśnie. Aż miło, nie? A to takie same kilogramiaki. To taka patelniaczki, bym powiedział. Na naszych polskich wędkarzy, tudzież zwanych w większości mięsiarzami. To by były idealne na patelkę. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy. No też nic większego. Ale zabawa jest fajna, mamy już 16 rybek. Dosłownie chwilę, moment. Jak rzadko tutaj ostatnio. No, 1, 3, proszę bardzo. No i zawsze te parę ekspa wpadnie.
Dzięki premium to jeszcze tam trochę więcej tego jest. To jest chyba jedyna opłacalna rzecz, jeżeli ktoś chce na coś kasę, to wydać to właśnie na premium. Jeżeli nie może gdzieś tam wygrać w konkursach, w zawodach, jak to się nazwie, no to jeszcze jest w sumie opłacalne, znaczy opłacalne, no, sensowne wydawać, a może tak, sensowne wydać kasę na to. O, znowu widzę, coś się tu dzieje. Po nocy to tak trudno ogarnąć. Może wystawmy tą naszą tą lamperę. Ciut więcej będzie widać? No, ciut więcej. Zawsze to jest i nasze światełko to, no, na wodzie to niewiele pomoże, ale przynajmniej nasze te podświetlane lepiej są czubki wędek, więc lepiej to ogarnąć łatwiej. A chociaż tamto na dole w zupełności wystarczy tylko. Ktoś kiedyś mówił, że to światło odstrasza ryby. No zobaczymy. W sumie powiem wam szczerze, no teoretycznie mogłoby tak być, tylko nie wiem, czy to w grze jest aż tak bardzo zaimplementowane, tak? Że stawiając tutaj światło, to nam jakieś brania przepadają czy coś w tym stylu? Nie, chyba nie. No to mamy coś większego znowu. Dobra, 16 może być. Chyba nam się nie zerwie. Mam taką nadzieję, te przypony nie są najwyższych lotów. Nie wiem, czy one są chyba zwykłe nylonowe i nie fluorokarbony, więc trzeba też uważać, żeby nie przegiąć. Szybciej pękają po prostu przez takie chwilowe takie napięcie mocne. Te lepsze, droższe wytrzymują chwilę dłużej. Nawet do 3 sekund takiego przegięcia. No dobra, mamy jakąś szybkę, ona nie jest jakaś wielka, ale 3,5 kilo, proszę bardzo, kolejne. Czyli łącznie już mamy 10 tysięcy ekspa natłuczone, więc ja jestem zadowolony. Jestem naprawdę zadowolony. Przyda mi się jeszcze czwarta wędka i zarzucona tutaj na fileta, żeby zobaczyć, czy jakiś węgorz nam się nie trafi, bo też tu lubią. Zawsze możemy spróbować na tej zamienić. Dobra, sprawdźmy tą wiadomość. O, dzięki. No, wróć. Dobra. I sobie będziemy łowić. Może tak zrobimy, co? Jakby branie się na niej pojawiło. Czekajcie, to można wyłączyć? Chyba można, nie? O, coś widziałem. E. Zobaczymy, no. Zobaczymy, czy to zmieni ilość brań. Trudno mi powiedzieć, nie? Zapalonym też było. Przy wyłączeniu. O, coś tu znowu widzę. Jest nawet branie, na pewno. Więc może i faktycznie jest to gdzieś zaimplementowane, że światło może gdzieś odstraszać? Nie wiem. Myślę, że raczej nie. No ale trochę mniej to widać przez to, jak wyłączyłem, więc nie wiem, czy to tak na dłuższą metę dobry pomysł. 1,6 kg. No, może nie dużo, ale zawsze parę punktów jest. O, wrzuciłem bez tego. Wracamy. Bez zanęto mamy na jedynce, jednak trochę więcej się tych brań zrobiło, ale to może być równie dobrze przypadek. Trzeba by tak kilka razy spróbować konkretnie połowić i zobaczyć, nie? Jak to wygląda, czy faktycznie ta lampka na coś wpływa. I co, będą oglądać na kompach, to pewnie będą jeszcze coś tam widzieć, ale na telefonach mobilnych myślę, że mogą, a czy na telefonach mobilnych, a jakich innych, na stacjach, przecież nie da rady, nie? Na telefonach będą mieli problem. Dobra, mamy na trzecim wędce branie też. Ja myślę, że tam się pokuszę o to, żeby założyć, jest druga, to jeszcze chwilę tego można wykorzystać, tej nocy, żeby poszukać tego węgorza. Znaczy poszukać to lepiej, on ma szukać naszej przynęty, czyli mu gdzieś tam pod nosem podłożyć, może weźmie. Dobra, zobaczmy, co tu się dzieje, bo tu na pewno ryba jest. No jest. I szybciutko akurat ostatnia zanęta, więc idealnie będzie pusty koszyczek i spróbujemy tu tego pana węgorza zawęgozić do nas. No nie było dużo. B. Zakładamy i aha, ale to chyba trzeba będzie zmienić haczyk. Nie wiem, czy będę mógł to zrobić w locie.
Bo ja bym mu chętnie tym razem założył na dwójkę czy duże, czwórkę. Bo tutaj nie mam aż tak silnego sprzętu, więc myślę, że czwórka w zupełności wystarczy. 6-8 kilo. Myślę, że nawet nie pogniewam się, jak mu wrzucę. Gdzieś tu były dziewiątki, nie? 9-7. O. Zawsze zabezpieczony, przezorny. Nie przesadzamy. Powinno to wszystko w miarę normalnie wytrzymać. Chyba, może 8 coś, jakbym znalazł taki mam. 10, 13, 9, 7, 7. Ja myślę, że 7, 7 wystarczy. Bo boję się, że ta żyłka mogłaby mi strzelić, wtedy zgubię jej koszyczek i to a tak zawsze będą mniejsze straty. Dobra, pika po co wychodziłem, nie? I gdzieś tu pod nosem spróbujemy dosłownie zarzucić, zobaczyć. Dobra, już, ło, tu patrzcie co się dzieje, kurde, chwilę tylko odłożyliśmy, chwilę odłożyliśmy wędki i co, no, ryzykowne to trochę z mojej strony, ale jak to jest leszcz, to nie powinien nam zbyt wielkiej walki tutaj wydać i po chwilowym szarpaniu powinien nam odpuścić odrobinę. Dobra, zrobię piętnastkę, teraz będzie można, no nie można, bo i tak wyciąga. Nie ma sensu. Dobra, czyżby to znowu jakiś 3,5-kilowiec? Zawodowiec? Dobra, chodź do nas, chodź do nas. Też troszeczkę zeżrał. Taki może być tu ciągle. O, i się ruszyły. Tutaj też widzę ciekawa rybka. No, niezły jest, powiem wam. Będzie ze 3,5 kilo. I dokładnie 3,5 kilo, jak było zapowiadane. Jup. Jup, jup i jup, a my dziobiemy tą i patrzymy co tutaj jest. I tu będzie, nie no, chciałem powiedzieć, że tu będzie podobnie, ale nie będzie podobnie, będzie trochę mniejsza. Ale myślę, że powyżej 2 kg będzie. Mam taką nadzieję. Tego węgorza to jednak wrzucę tam na tą głębszą wodę, tak samo jak na leszcze. A ten to może ze 2 kg będzie miał, czy nie? 2,5. No i też ładnie. Bardzo ładnie. Jeśli chodzi o ekspa, to całkiem to ładnie wychodzi. Dobra, tutaj noc się nam kończy, więc szybki przerzut. No właśnie, tak trochę na głębszą wodę. My tak rzucamy właśnie gdzieś tutaj, nie? To, że tak jasno jest, to dopiero już czwarta rano. To też dlatego, bo mamy mocno rozjaśnione. Normalnie tak jasno nie jest, więc spokojnie. Myślę, że do tej dziewiątej nawet może poleżeć sobie ta przynęta na tego węgorza. Boję się, że sum się skusi i to będzie mnie trochę wkurzało, bo to znowu najsłabsza wędka będzie. Może lepszym pomysłem byłaby losówka niż kawałek ryby, no ale węgorz lubi ryby, więc takie fileciki, więc no dobra, to co tu mamy? 1,6. Wrażenie, że zaraz jedyneczka nam też będzie grała. Coś i tu się dzieje, wszędzie coś się dzieje. No proszę, proszę. No i zaraz zobaczymy, czy to sum, czy węgorz. No chyba węgorz, bo albo malutki sumik, albo miętus, bo też może być taka sytuacja. Ale w dzień nie będę ryzykował. Miętus chyba to jest, tak? Tak, taki miętusek. Wracam do standardu, czyli piporycz, zanęta na lesia i haczyk. Haczyk damy szóstkę. A co tam? Niech też powalczy. Aż tu powinienem dać 8. A na tej drugiej dać większy, nie? Dobra.
jeżeli już mam tak stopniować, to najsłabsza wędka, najsłabszy haczyk, dobra, najmniejszy haczyk raczej, okej, coś tu nam przez chwilę szarpnęło, ale to zmyłka, wierzcie mi, to nie jest duża ryba. To jest taki, podejrzewam, kilowy miś, no 1,9, no może jednak był większy niż myślałem. Chciałem, że taki kilo 200, kilo 300. Ale najważniejsze, że się dzieje, nie? Będzie co oglądać. Będzie naprawdę co oglądać w tym przypadku. Dobra, 16 będzie łatwiej mi zabezpieczyć się przed jakąś większą. Aha, no i zobaczymy, jaki tu mamy haczyk na tej. Bo nie pamiętam, czy tutaj 8 dałem. Jeden 5, tak z ciekawości, co my tu mamy. 6, a nie, no to okej, okay. 6, 6 to może być. Jeszcze możemy zrobić eksperyment i zostawić faktycznie czwórkę. Taki porządny, duży i zobaczyć, czy na niego będą jakieś brania, nie? No proszę, tam już się dzieje. To na tym wrzucimy czwórkę i zobaczymy, jak to wyjdzie. Czy brania będą, czy będą mniejsze ryby, czy będą rzadsze brania, ale za to jak weźmie to porządniejsza, no sprawdzimy, nie? Nie wiem właśnie teraz, jak oni to wymyślili. To jest 8, tak? No to wrzućmy na dużo, na grubo. 6, piporycz, pick-up. Zobaczymy, jak to się będzie sprawowało. Czy taka płochliwa leszczyna weźmie na taki duży haczyk? Dobra, zaraz tam już cię wyciągam. Już cię wyciągam. Przez chwilę szarpnęło, ale to też może być 1,8, 1,7, 1,5. Takie szarpnięcie potrafi zrobić na słabszym sprzęcie. No chodzi do nas szybciej. Trochę tak go wyrywam z tej wody wręcz. Uuu, to 2,300 był. No proszę. No i proszę. Jak ładnie. Naprawdę ładnie. No, chwilowa cisza. Jestem ciekaw właśnie, jak będzie z tą czwórką. Czy będą na nią jakiekolwiek brania? Czy taka zostanie martwa? To od razu potem wymienimy. Powiem wam naprawdę, 28 rybek. 20 w sumie 8 minut, czyli co minutę rybka średnio. No i większość, znaczy większość, część z nich jest taka całkiem, całkiem. Może nie wszystkie, ale na przykład by weight sobie zrobimy, ale od 2 kg idzie dobrze. Od 2 kg tak już raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć takich większych rybek. Nie? No, tak naprawdę te 1,5 no tam niedużo są warte. Te mniejsze, ale od 2 to już płacą nieźle. O, czekajcie, czyżby coś na jedyne. Nie, na trójce się działo, ale jedynka też się coś dzieje. No zobaczymy. Może to oznaczać, że jednak już tak się nie boją te leszcze tych większych haczyków. Chyba, że to znowu jakiś mały będzie brał rybek. No małe rybki będą brały na te duże haczyki. No to wtedy znowu wrócimy do szósteczek. Takich optymalnych, teoretycznie przynajmniej. Tam to w ogóle jeszcze jest jakaś głęboka woda? Jest. Tak na styk widzę, wrzucam. Za bardzo pod kątem. Dobra, tu mamy. No to ciągniemy. Ale nic większego. Dobra, jedynka też bierze. Zaraz zobaczymy, co to jest. Trudno powiedzieć, bo to idzie tak przy dnie. Nie widać, jak czy to mocno wygina, czy nie mocno. Jeszcze teoretycznie jakoś idzie, ale będę musiał faktycznie przerzucić bardziej na lewo. Jestem ciekaw, co to złowimy. No nie jest to jakiś duży na pewno, ale jeden nie przesądza sprawy, nie? Jedna ryba, więc nie można powiedzieć, że o, złapała się mniejsza, więc jednak te duże haczyki straszą te większe ryby. No zobaczymy.
Takie wcześniej też się mówiły, rzucę dlatego bardziej tutaj. No i tak jakoś tak troszkę bardziej na prawo lecą. To my byśmy byli teraz. A, jeszcze możemy nawet bardziej na lewo to zarzucać towarzystwo. No zobaczymy. Powiem wam szczerze, jestem ciekaw sam. Bo swego czasu na tę czwórkę to już nic większego nie chciało brać, nie? To już tam tylko drobnica się wbijała, a te większe omijały takie haczyki. O, znowu jakieś branie się szykuje na jedynce. Tylko dziamdziają tam coś przynęte. Tutaj ten deszczyk zawsze pomaga. Dobra, mamy coś. Ale niedużo. No na jedynce ewidentnie coś tam szaleje. No jest jakieś branie, bo widzę, że do brzegu było. Tutaj trzeba wyciągnąć kilowego. Dobra, i teraz tak, ty będziesz rzucany tu. Tak, trochę tu na krzyż to robię, ale nie ma strachu. Tu jeszcze się nie wiem, czy zaimplementują krzyżowanie zestawów, bo to by było ciekawe. Przynajmniej mi się tak wydaje, że to by było fajne, jakby tak zrobić. Wtedy trzeba to było bardziej zwracać uwagę na takie duperelki, szczegóły ustawienia wędek i tak dalej przy ściąganiu, ale mogłoby być to fajne. Ale tylko w przypadku chyba swoich zestawów, no bo gdybyśmy mieli w to, że tak powiem, mieszać jeszcze zestawy tutaj reszty grających, no to by był problem, tak? Bo nieraz jest po 50-60 na jedno miejsce, więc prawdopodobnie non stop byśmy sobie krzyżowali te zestawy. Co ja przerzucę to, bo mnie denerwuje, żeby mieć już porządek. No właśnie. Od razu lepiej. Nie wiem, czy tu coś było, jakby coś to spłoszyłem. A jednak coś było i chyba nie spłoszyłem. Tak, tylko nawet mamy. Jeden osiem, no ładnie, ładnie. O, jedynka wzięła, zobaczymy. No, powiem wam, jednak jest spora rybka, więc chyba nie ma aż takiego przełożenia z tymi haczykami teraz. Zostawię tą czwórkę tutaj. Popatrzymy, jak to będzie wyglądało. Jeżeli zgarniemy takie koło 3 kilo nadal, no to no 2-300 nie jest źle. Dobra, można już chyba ustawić jasność ekranu normalnie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, tu mamy branie, ale jeszcze zdążymy szybko przestawić. Pyk, pyk. No, od razu to lepiej wygląda i ciągamy tutaj. Co to jest? O, maleństwo. Ale trójka już bierze. Także jest ciekawa ilość rybek, powiem wam szczerze, dzisiaj. A szkoda, że się pogoda zepsuła, że tak powiem, że już przestało padać. Bo wydaje mi się, no właśnie, 400 gram płotka się tu znalazła, że dużo fajniej byłoby, gdyby jednak nadal padało, mielibyśmy szansę na większą ilość. Jedynka też bierze, no bo zaczniemy od tej trójki, która już tam wcześniej sygnalizowała. Chodź do nas, leszczyku, będzie 1,5, 1,3, no szkoda. Zobaczymy tutaj. A, tutaj tak widzę spokojnie, te prawie 2 kilo gdzieś idzie. Tak myślę przynajmniej, 1,8.
może trochę więcej albo mniej. Bo bokiem poszedł. 1,8 prawie, no prawie 2 kilo, tak jak mówiłem, no już się skończyła zanęta, bo tak ostro biorą, że proszę Państwa, zanęta idzie jak woda na pustyni. No, już widzę na trójce coś tam pociąga, o dobrze, nie wciąga, nie wciąga. Mamy, proszę, nawet dwa brania tutaj jakieś takie porządne. Na wszelki wypadek wolałem to właśnie poluźnić, bo nie wiedziałem, co to tam do końca siedzi. Ale to będzie taki pewnie około 3 kilo. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jedynka, trójka też coś bierze. No zobaczymy, nie? Chodź tu do nas, chłopie. 3 kilo, dokładnie, set 100 coś. A, znowu bez tego? Dobra, tym razem idzie bez. Dołożymy przy następnym wyciąganiu wędki. Trzeba zwrócić też uwagę, bo też się skończy zanęta, więc od razu dodamy. Chodź tu, chodź. 1,7 i bach. I trach, i do wody, i zarzucamy. Dobrze, chociaż chmurki się pojawiły, bo to chyba będzie lepiej dla nas. Teraz tak nie wiem, czy to było branie, czy nie było. Trudno zgadnąć. Poczekamy. Czasem tak się potrafię przyczalić. Dobra, może sprawdzę. Nie, no, a tu właśnie retrieval speed od razu ustawmy. Jak już mamy retrieval, dobra, odkładamy. No, już mamy pełne zachmurzenie, no to też chyba lepiej, bo już w takim, akurat teraz ta najsłabsza godzina. Do takiej pierwszej to one tak niezbyt chętnie biorą, chociaż czasem, przynajmniej z doświadczeń z nad realnej wody, miałem kilka takich ładnych leszczyków dokładnie w południe. Ale to faktycznie wtedy były słoneczne dni. No ale dobra, poczekamy, zobaczymy. Jak to wygląda? Tutaj widzicie, na jedynce ciągle coś tam poszarpuje, ale jeszcze brania nie ma. No to jest na trójce. Jestem ciekaw, czy to na tej jedynce właśnie przez to, że jest taki duży haczyk, to tak to wygląda, jak wygląda. Dwójka bez zanęty jednak słabiej. Nie widzę, żeby coś tam ciągało. No, jedynka się jednak załapała w końcu. Jeden osiem. Zobaczymy, co na tej jedynce tam siedzi. Ale czy jakieś maleństwo. Może jednak. Nie no, dobra, połowimy troszkę jeszcze na tą czwórkę. Tak do 12, nie? Jak o tej 12 do tej pierwszej raczej. Jak nic nie będzie konkretnego, to zrobię znowu szóstkę, może jednak. O, ale 245 Silver Beam, coś tam zawsze jest. No i znowu pojawił się deszczyk. To nam może wróżyć, że będą brały nadal. Także kto wie, moi drodzy, kto wie. Już mamy 42 rybki, a dzień jeszcze nie minął, bo byliśmy tu, no właśnie, nie pamiętam, które byliśmy, ale jakoś tak po południu chyba. Także nie jest źle. Widzę, że pasek doświadczenia też ładnie się, widocznie się podniósł, zwiększył, także też miło. Tak, 3 ryby, 10 tysięcy. Niby niedużo, a jednak, o dobra, wzięło coś, będzie można zanętę dorzucić. Nie jest to duża ryba, ale zawsze. Będzie kolejna. Może jakiś rekord z pobitych ilości złowionych w jeden. Ho! Silver Bream, to całkiem ładnie poszło, moi drodzy. To poszło nieźle. Tak to może i zawsze. Nie pogniewam się. Kasa jest za to.
Expa może nie ma aż tyle, ale Kasia będzie. Okej. Myślę nad tym, czy jednak tej czwórki nie zamienić na szóstkę, co? Poczekajmy jeszcze chwilę. Szkoda, że w locie nie mogę podejrzeć, co nagrywałem i o której godzinie tu byliśmy, żeby faktycznie był jeden dzień. No ale zobaczymy, jeżeli tych rybek będzie naprawdę sporo, to jest szansa, że pojawi się komunikat, że to był rekord mój osobisty liczby złowionych w jeden dniu. Dobra, trzeba by coś przekąsić. Niewiele tu mam. Mam jakąś parówę. No, na razie wystarczy, w razie czego. Nie mam Coca-Coli, więc nie popiję, ale mam za to jeszcze dużo grzańca, więc damy radę. No i powiem wam, to mnie dużo bardziej satysfakcjonuje niż na Beer Lake'u te masakryczne, znaczy masakryczne przy moim sprzęcie karpie, które wcale nie są jakieś tam super wielkie, ale jednak wymęczą człowieka przez ponad godzinę. A tutaj ta frajda jest po prostu większa. Mimo że nie wiem, czy tego expa nie jest mimo wszystko trochę mniej, bo tam jednak 20 tysięcy czy coś koło tego to sporo jest za jedną rybkę. No ale tutaj za trzy rybki jest 10 tysięcy, więc teoretycznie jak będzie ich ciut więcej jeszcze, to może się okazać, że na tych małych więcej się natrzaska. No właśnie, po 500 za rybkę. Wiecie co? Ja zmienię. Mimo wszystko mam takie wrażenie, że ta czwórka to jest ciuteńko za dużo i my tu szósteczkę potrzebujemy, żeby nie straszyć tu leszczyków. Nie wiem, czy na dwójce nie było brania, bo tak jakoś dziwnie jest skierowana. No dokładnie, jest branie. Bo mówię, coś tu za bardzo w brzeg nam idzie. Na boczek. No ale to też nic wielkiego, jakiegoś strasznie wielkiego. I wyciągniemy cię. 1 kilo. 1,7. Gra się przez chwilę zastanawia. Nie wiem, czy zaraz nie siądzie coś, bo takie zwiechy przy wyciąganiu ryby to bardzo często sygnalizują, że zaraz się posypie wszystko. Tam już kilka razy coś takiego miałem i za chwilę było. Zostałeś wylogowany. Do widzenia. Spadaj. Trochę by mi to akurat nie pasowało, bo może będę miał rekord, kurde, wyciągniętych rybek dzisiaj. Ale ta poszła jakoś bez przycinki. No i czekamy. Te słabsze godziny nawet były brania, więc to też dobrze wróży na to, że jak przyjdzie znowu popołudnie i wieczór, to będziemy mieli fajne brania. Trzeba się troszeczkę w cierpliwość uzbroić i dać rybom szansę podpłynięcia znowu w to nasze miejsce. Na jedynce coś się konkretnie już dzieje, widzę. Dwójka też tak nieźle. Poczekajmy. No, dobra, dwójka już chyba ewidentnie coś jest na rzeczy. Widzicie też, jak żyłka idzie? Czy tylko mi się tak wydaje? Nie, dobra, dzwoni. Będziemy ciągać. Szkoda czekać. Można już wtedy zarzucić drugi raz, wyciągnąć rybę. Nie jest jakiś olbrzym. Ale jest, moi drodzy. Ha! Półkilowy Silver Bream, proszę bardzo. No i to mi się podoba. I to jest kolejny okaz. Jak ja to lubię, ostatnio nie nagrywałem, byłem też na Wolkowie na chwilę. I trafił mi się 4,5-kilowy jaziół, który też się okazał okazem, więc ja jestem zadowolony. To chyba jedna z lepszych miejscówek tutaj. Ja myślałem, że coś jest, a jednak nie ma. No, niech sobie tu leży w tej wodzie. No, jak
Tak, nawet gra nam rekordową rybką sypnęła, to dzisiaj naprawdę jest nieźle. Ciekawe, ile za nie płacą, bo nigdy nie miałem tego Silver Brima w rekordzie. Chyba, albo nie pamiętam. Jestem ciekaw, ile za niego można dostać. To teoretycznie one są do 1 kg, więc no to w sumie pół kilo to taki pierwszy chyba jaki się za rekord łapie, więc tam pewnie za dużo nie będzie tej kasy, no ale zawsze. Coś więcej niż zwyczajnie. No dobra, zaczyna się pierwsza godzina niedługo, więc się powinny też te brania nam pojawić częstsze. Mamy 47 rybek. No, ciekawe, czy przekroczymy chociaż 50 w ciągu 24 godzin. Miejsce nam trochę ucichło. Aż korci, żeby coś wrzucić do wody zanęte, ale nie będę tam ciskał, nie wiadomo gdzie i jak. Przydałaby się jakaś proca. Mogliby też pomyśleć nad tym deweloperzy. Dobra, jest branie, żeby właśnie coś takiego dodać do tego zanęcania, nie tylko z ręki. Bo z ręki to jest fajne, jak się jest na pontonie, czy tam na łódce, ale z brzegu to tak jak chce się dalej sypnąć, no to jest problem. Co jakiś spombik może by dali. Rakiety chociażby zanętowe, nie wiem czy to są, bo nawet nie sprawdzałem, może i są. Tylko ja nawet o tym nie wiem, bo to człowiek nie zaglądał. Może się tak zdarzyć, nie? Że już dawno coś takiego jest, tylko jeszcze o tym nawet nie wiem. Więc wybaczcie, jeśli gadam głupoty. No, coś by się tutaj przydało, żeby się podziało jeszcze, bo do 52 rybek brakuje, a to już się robi późna godzina. Mam nadzieję, że będzie z 50. A ile ja w ogóle mam rekord? W statystykach będzie ilość? 58. O, to będzie ciężko chyba, powiem wam szczerze, pobić go. 58. No, z drugiej strony 10 rybek. Teoretycznie, moi drodzy, bylibyśmy w stanie. O właśnie, i dlatego Jaśka chyba dostałem. Tak, Volkov River, najwięcej kasy nawet za niego, za jedną rybę. Także fajny Jasiu mi wpadł. No patrzcie, znowu stąd bierze. Może jednak trzeba troszkę bardziej znowu na lewo wrzucić, bo widzę, że tylko lewa wędka. Tak jakby brałam, może teraz się przeniosło żerowanie tu na skraj tej głębszej strefy. Bo ewidentnie, nie? Tylko na niej się coś dzieje, te są takie trochę zaklęte. Zobaczymy, tam teraz przerzucę bardziej na wprost, tam leciutko na lewo i porównamy, czy na obydwo coś się będzie działo, nie? A tam na wszelki wypadek zostawię tutaj, żeby kontrolowała sytuację na naszej lewej flance. A tu na prawej będziemy w razie czego coś działać. Dywersyfikacja strategii, nie? Żeby miejsce jak najbardziej ogarnąć dla siebie pozytywnie. No dobra, ale mogłoby coś już wziąć, jak chcemy pobić ten rekord. Bo takie tam dziamdzianie za zestaw to niestety nie daje nam ryby. Robi się późno. Jest coś, dobra, mamy jakąś rybę. Malutka, ale na jedynce, na tej trójce też coś jest. Zobaczymy to, tak? Wygląda jakby faktycznie przeniosły się trochę bardziej na prawo. No to spróbujemy teraz pozarzucać to w tamtą stronę. Znaczy, chyba właśnie, chciałbym powiedzieć, że jakiś mały silver brimek. Dobra, do tego rzucimy tu. Niech sobie tam będzie. Tu tą wędeczkę też wyciągniemy. O, ktoś ładnego Bluebrima skleił. O, a my mamy też ładną rybkę. Ale tam fajny półkilowy Bluebrimek. Ciekawe, że za niego płacą. To też jest niezła sztuka. Raz mi się chyba w ogóle taki 300 gram złowił. Więcej to nawet. Znaczy rzadko w ogóle tę rybę widuję.
u siebie nawet na haczyku. Więc to fajnie, to fajnie. To jest ładny leszczyk chyba. Taki dwukilowy. Hej, jesteś tu jeszcze z nami? No to chodź. O, 3-3 nawet, proszę. No, a tego... O, przesadziłem. To zaliczy 9? Nie. Na szczęście chyba nie dotknęło wody, więc jakoś okej. Dobra, i tu wrzucimy bardziej na prawo. Zobaczymy, czy to pomoże. Czy to po prostu przypadek. Teraz jesteśmy tak rozstrzeleni, że dwie wędki teoretycznie są w tym miejscu, gdzie się coś dzieje. Jedna tak w bardziej spokojnym, ale popatrzymy, poczekamy. Mamy 50 rybek. No jeszcze 8 rybek. Czasu mało, myślę, zostało. Kurde, nie pamiętam, ile tam, o której godzinie tu byłem, ale raczej nie było to aż dużo. No szkoda, bo ładnie szło i się zatrzymało, niestety. Te zmiany pogody takie dosyć szybkie, nie? Na słoneczną, pochmurną, znowu, potem znowu słoneczną, potem znowu pochmurną, znowu deszczyk. Chyba jednak nie do końca zadziałały tak, jakbym chciał. Ale dobra, zobaczcie, coś tu się dzieje, widzicie? No tutaj nadal spokój, a tu jak najbardziej coś się dzieje, aczkolwiek to wszystko małe rybki są. No ale to może są silver brimy, to one nie muszą być duże. 300 gram w zupełności wystarczy, żeby dostać tu zieloną wstążynię. No właśnie, 240 nawet wystarczy. A wydaje mi się, że zaczęła się chyba już zabawa na wszystkich, tak, na całej wodzie. Bo i widzę, że na jedynce też coś tam się dzieje. I na trójce też coś się dzieje. No na jedynce to nawet bym pociągał, ale poczekam, bo nie wiem, czy tam. A już jednak. Spróbujemy. Jest rybka, no ale mała. Ale jest. Przynajmniej ilość się będzie zwiększała rybek, więc jest szansa, że. Ojej, jak malutka, że jest coś tutaj, kurde, ugrane. 58 rybek, przynajmniej 59 musimy, przepraszam, żeby to miało rekord być nowy. No zobaczymy. To jest jakaś ryba w ogóle? Nie. Wygląda, że nie. A zobaczmy, na jedynce już coś tam szarpie. Dwójeczka na razie spokojna. Ja tak trochę trzymam kciuki, żeby te 7 rybek wpadło, to wtedy będziemy mieli nowy rekord. No, zawsze jakoś tak sympatycznie. Oho, któraś dzwoni. I dwójeczka dzwoni jednak. A, proszę, na jedynce coś się niby działo, a na dwójce jednak coś wyciągamy, nie? A to też maleństwo. Wszystko silver brimy teraz tylko się pojawiły. Może to ich godzina, bo to też tak może być. Dobra, ale tu chyba wzięło jednak coś konkretniejszego niż zwykły silver brim. Oj tak. No i dobrze. Będzie miał na pewno więcej niż 2 kilo. Przestało padać to. Kurde! No już mogło popadać jeszcze troszkę. Naprawdę. Do wieczora. Lepiej biorą jak pada. Co my tu mamy? 1,8. No nie ma aż takiej. Aż takiego szału. Cztery, jeszcze trzy rybki, no. Znaczy, ja gadam, jeszcze 5 rybek. Jeszcze, kurde, już liczyć nie potrafię z tego wszystkiego. No, jeszcze 5 rybek. 5 rybek. Dobra, zjemy kiełbaskę jeszcze jedną. Tyryryryrym. Nawet bym to popił herbatą. Teoretycznie. Ciekawa, czy kawa. Dawno kawy nie piłem, wpływa na nastrój? Tylko na jakieś tam zwiększenie energii. Teoretycznie nastrój też powinien się polepszyć, nie? Jak się coś takiego fajnego, ciepłego pije. O, czyżby dwa brania się szykowały? Bierze oczywiście na środkowej, nie? Tamte dwie po coś
tutaj drgają, a bierze na tej, co tak cisza była. Nie, jakoś nie widzę, żeby to wpłynęło znacząco. Widocznie kawa sama jako taką, nie wiem co daje. Kiedyś dawała więcej, to akurat płotka. No właśnie, słońce wychodzi, no to trochę kicha. No to nam trochę psuje tę zabawę. No to raczej chyba nam odbierze szansę na uzyskanie rekordowej ilości. Aczkolwiek ciągle coś tam się dzieje z tymi wędkami, nie? Z tymi zestawami, więc może jakimś cudem ta jedynka aż korci, żeby wyciągnąć. Trójka też tam widzę dziamdzia. Nie, się zbyt ładnie zrobiło, to się zbyt ładnie zrobiło. Kurde, nie złowię tych czterech rybek, mówię wam, nie złowię do nowego rekordu, nie da rady. Jakby popadało dłużej, no to miał szansę, tu momentalnie się wypogodziło tak, że żadnej chmurki nie ma, no przesada, no przesada, przed chwilą przecież było jeszcze tak ładnie pochmurno. No, a tak to już jesteśmy skazani właśnie na coś takiego, czyli dziambu dziambu, ale nic nie bierze. No dobra, jeszcze zaryzykuję, podniosę, niestety nic nie ma. Niestety nic nie ma. No ale i tak 55 rybek. Fajnie, dużo takich całkiem ciekawych ryb. Nie można tu przecież narzekać. Takich powyżej 3 kg, nawet kilka ładnych weszło, także to, no i plus, gdzie jest ten okazik? Gdzieś tutaj będzie, no właśnie. Tu, 512 Silver Beam, proszę bardzo, całkiem ładnie wszedł, że tak powiem. No, pogoda, popsułaś całą zabawę. Na tej jedynce, na tej trójce to też bym chętnie widział już rybkę, ale niestety to tak nie działa, nie tak łatwo. Poczekajmy, już niedługo 19 czy tam 20, kiedy to najlepiej bierze, może jeszcze rzutem na taśmę przebijemy, to tylko 4 rybki, to teoretycznie może być od razu branie na wszystkich 3 i w ciągu paru minut mamy 3 i potem tylko jedna i hura. O, ale to pewnie tak ładnie nie będzie, nie? Skoro już dostaliśmy okaz dzisiaj, to pewnie nie będzie pobicia rekordu ilości. Widzę, że tu wszędzie coś się dzieje. Na dwójce oczywiście chyba największa szansa, tak, że coś jest. A to znowu maleństwo. Znowu pewnie jakaś płotka. No ale sztuka jest sztuka. Może nie liczy się wielkość tym razem. Tym razem idziemy w ilość. Rybie bierzcie. Nie, to Silver Beam. Dobra, nieważne co to było. Ważne, że było. Dobra, myślę, że jedynkę możemy potraktować, że już jest ryba. Nawet na pewno. Liczę na to, że może, kurde, cały czas by była szansa na to. Nie wiem, czy ta gra to zlicza w ten sposób, że ona sprawdza, kiedy my tu byliśmy ostatnio i tak dalej. Czy od kiedy zaczęliśmy łowić, czy ona zlicza po prostu dni, tak jak lecą dni w grze. No w takim wypadku to nie damy rady na pewno. Dobra, mamy na trójce coś, bo no to nie da rady, nie? To ja sobie mogę tylko zliczać, że jeżeli będę miał 59, to tak naprawdę w ciągu 24 godzin gry, bo to tak, nie cały dzień, tylko godzin. O, 600 gram płoteczka, proszę, nawet takie się tu trafia. No i zostało jedna rybka. Jeżeli nam się trafi, a chyba się właśnie trafiła, no to ciekawe, czy gra, to nawet taka jest spora, to czy gra nas poinformuje, że ten rekord został pobity, czy raczej nie? Kto to wie, nie? Bo ja uznam, że ja już pobiłem ten swój rekord, no bo w ciągu tych, proszę, 2,1 kilo. Nie.
Rybka, znaczy rybka, wróć. To gra jednak traktuje to w ten sposób, że musi być w ciągu jednego dnia w grze, a nie koniecznie w 24 godzinach, jakiej tu jesteśmy. A szkoda, bo to by było bardziej prawdziwe, bo przecież zrobiliśmy te 24 godziny chyba. 59 rybek. Więc teoretycznie powinna nam to zaliczyć, nie? Ale widocznie ona sobie ułatwia i liczy, nie wiem, od 12 w nocy do 12 w nocy i tyle. No ale to w takim przypadku też teoretycznie mamy znowu jeszcze czas do 12 w nocy, więc nie wiadomo ile jeszcze weźmie. Chmurki znowu się robią. Nie, ta pogoda tutaj tak kombinuje, że aż głowa boli, ale no co, no tutaj miało padać, tak? A jest słońce, potem chmury, potem znowu słońce. A jeszcze niech trochę pokropi, no. Pokropić jeszcze leciutko by się przydało. O, jest branie na jedynce. Ale to wszystko maluszki. No może ze Silver Brimy, no to się nie gniewam. Takie nawet po 250 gram są do przyjęcia wtedy. No ten jest akurat dużo mniejszy. Ale cały czas nabijamy sobie ilość. Więc jakby nie było. No, cały czas dążymy. 60 rybek jest w sieci. No, powiem wam, że ładnie to wygląda. Ciekawe, jaką kasę za nie dostaniemy. Nie sądzę, żeby była jakaś zabójczo wielka. Może pod stówkę się uda. Chciałem znowu powiedzieć, że na jedynce i na trójce coś tam ten, a na dwójce branie i dokładnie tak samo właśnie wyszło. Jedynka, dwójka, tam widać było jakieś falowanie, jakieś ruchy ten zestawem, ale odezwała się dwójeczka. No i widzę, że takie maleństwa nam strzela. Bardzo małe, no ale my teraz idziemy w ilość, także ta jakość mnie nie przeraża, że tak się wyrażę. To chyba ryba jest. Nie. No dobra, to jeszcze raz zarzucimy. Akurat wymienimy za nętę. Tak jest, wymienimy za nętkę. I niech sobie leży w tej wodzie. Niech nam coś tu ładnego przyniesie. Niech coś się fajnego złowi. Opadło. Ale tak ma być. No dobra, no to czekamy. Jest 19, 20. To są najlepsze godziny. To są najlepsze godziny, tylko że właśnie pogoda troszkę nie tak. Gdyby trochę bardziej tu padało, gdyby troszeczkę bardziej tu padało, to zupełnie inaczej by to mogło wyglądać. No i nagle takie brania, widzicie, przestały. No, było tak fajnie. I się skończyło. Jednak ewidentnie trzeba na leszcza przychodzić, kiedy lekko sobie popaduje. Nie potrzeba wtedy też za bardzo przejmować się energią i nawet nastrojem, bo nie są to takie ryby, które wymagają od nas nie wiadomo jakiej siły przy wyciąganiu, więc spokojnie sobie damy radę nawet z tą zmniejszoną szansą na przywracanie energii i przez deszcz i tak dalej. Nie ma się co ich, że tak powiem, obawiać. No i jeszcze kolejna rzecz, która jest fajna, że ten przyłów innych rybek, to też rzadko kiedy trafi nam się taka ryba, na którą byśmy nie byli przygotowani. Przeważnie są to mniejsze, tak jak właśnie Silver Brimy, White Brimy, no ale to znowu jest duża szansa nawet płocie na jakąś rekordową okaz, znaczy ten nie był, ale szansa zawsze jest. Dobra, poczekamy do tej 24, żeby już upewnić się, czy dostanę tam ilość rybek, bo jest dużo rybek mimo wszystko w siatce. Może sobie przeliczę. Wydaje mi się, że większe złowiliśmy jednak przed 12, sporą ilość, więc to nie będzie tak łatwo pokonać tych 58. No dobra, ja spróbuję. Jest tu rybcia. O, to nawet taka z kilogram może będzie miała.
Fajnie, jakby to był Silver Brim, to bym się nie pogniewał. Taki 700 gram, kolejny okaz? Nie ma szansy, nie? To może White Brim za to? Też okazy, nie, będzie to zwykły leszczyk, tak jest. A jednak! Jest! Czyli 59, czyli nie było jednak tak dużo rybek złowionych przed tym. No, powiem wam, jest nieźle. No to źle zrobiłem, bo zarzuciłem bez tego, wracaj, bez zanęty. To ciśnijmy dalej! Ciśnijmy dalej, bo może jeszcze polepszymy tą ilość. Nie wiem właśnie, jak on tu liczy, ale wydaje mi się, że policzył chyba jednak te godziny od 12 w nocy. Tak mi się chyba wydaje. No ale zobaczymy. Teraz teoretycznie będzie każda rybka zwiększać ten rekord. A jak to wygląda? Nie tu, nie tu, tu jak wygląda. 58. Jeszcze nam tego tu nie pokazuje, bo 50, chyba że to nadal jest dopiero 58 i to jest jakby wyrównany ten rekord, nie? No zobaczymy. Przydałoby się szybko jakieś branie. To by nam mogło dać informację, czy to faktycznie ten rekord został powiększony czy wyrównany, ale na razie wydaje mi się, że to jest jakby wyrównane. Nie wiem, czy on to traktuje, że to jest to samo, to jest rekord. Dobra, mamy jakąś rybę. Mamy, mamy. Dobrze, dobrze. Będzie to nawet ładna rybka. Ze 2 kilo pewnie będzie miała. Na spokój. Może nawet więcej. Panie Leszczu, pokaż no się pan. No, chyba będzie miała więcej niż 2 kilo. 2700. A co to już tam teraz nie zaliczyło? To ja nie wiem, jak to działa. Bo teraz teoretycznie powinna nam każda rybka powinna zmieniać ten ilość maksymalny. No, coś tutaj, któryś dzwonił, to chyba to, bo to ma taki delikatny dzwoneczek. Tak, tutaj. O, tam chyba już mamy branie na jedynce. Szybko poszło. White Brim, ale niestety za mały, żeby był zielony, z zieloną wstążeczką. Dobra. Zobaczmy. Teraz na razie widać piporycz tylko bierze. Robaczki się uspokoiły. O, znowu fajna rybka. Znowu jakiś taki ze 2 kilo może mieć. O, i robaczki też się odezwały. 2300, proszę bardzo. Wszystko, już się ruszyło, 21 i już zaczęły się, to też ładna rybka będzie. I zaczęły się konkretne brania, nie? No ale to ewidentnie wydaje mi się, że chyba, że to faktycznie on liczył jednak od godziny do godziny. Zobaczymy za chwilę, bo on tam tak szybko się nie pokazują w tych rekordach chyba zmiany. Też to po jakiejś chwili, 2,7, proszę bardzo. Sympatycznie to wygląda. No i tu jeszcze, ale to akurat mała, ale może to będzie White Brim taki 300 gram, ja bym się nie pogniewał, albo 400 gram, też bym się nie pogniewał. Jeden, trzy, a zróbmy jeszcze na koniec i wrzućmy im tutaj 12. Ja wiem, że to jest mały, ale ostatnio na 12 złowiłem 4,5-kilowego leszcza, więc może tym razem będzie podobnie, z ciekawości. Do tej 12 dużo czasu nie zostało, zawsze można popróbować. Na 12, że tak powiem, zamykamy zabawę, kończymy odcinek, jeszcze tylko polecę szybko sprzedać, zobaczymy ile kasiory nam z tej zasiadki będzie dla nas, a to myślę, że może być nawet więcej niż stówka w takim wypadku. Tym bardziej, że no, jakichś wielkich nakładów nie poniosłem. Przynajmniej ja, bo przynęty i zanęty miałem w zapasie sporo i dużo, więc nic mnie to nie kosztowało, tak prawdę mówiąc. O, chyba coś fajnego wzięło.
No, nawet może być taka 2 kg rybka, albo 1,8, coś koło tego. A bardziej 1,8. Nie, chyba ciut większa będzie. 2,1, no właśnie. No zobaczymy. Jeszcze godzina w grze i jest zabawy. O coś tutaj słyszę. Znowu jakieś brania. Na jedynce już by było. Tak szybko? No może tak być. No, one tak potrafią. Sprawdzimy. Zawsze sprawdzić można. No nie, nie ma. No, czekamy. To i tak jest ładnie, zobaczcie, 70 rybek w sumie na 24 godziny, jakie tu byliśmy. To jest naprawdę nieźle. Trochę więcej niż 24, bo byliśmy tutaj wieczorem, co prawda późnym, a do tej, no to jakieś, nie wiem, 14 godzin, czy tam będzie widać na filmie wtedy, ile. 70 rybek, nieźle. Gdybyśmy jeszcze tutaj ze dwa, chociaż takie 4-kilowe trafili, to by było frajda niezła, no bo za te 4-kilowe to po 60 byśmy dostali takie 4,5 kilo, 4 coś, to już by były jako okazy. No, może dostaniemy na koniec jeszcze coś fajnego, ale to chyba nie aż takie fajne. Nie mówię, że jest zła rybka, ale to nie będzie na pewno okaz. Chyba, że jakiś inny okaz, ale raczej nie wygląda mi to na inną rybę, bo na silver brimy i na to by był zdecydowanie za duży, a na jazie za mało walczy. No właśnie, 2,5 kilo, dobra, tego, ale jeszcze pół godziny też się można wrzucić. Chciałem powiedzieć, że już tego nie wrzucam, ale jeszcze spróbujemy. Na trójeczce coś jest, więc wyciągamy. Zobaczymy, tam 12 najmniejszy haczyk w sumie, ale to nie zawsze powoduje, że będą małe ryby na tym haczyku, chociaż tym razem akurat tak jest. No ale rowczyk jeszcze z zieloną wstążką. 15 minut, dawaj, jedziemy. Jeszcze zdążymy odłożyć. I nawet naciągnąć. No dobra, no to czekamy 10 minut, to jest chwila, moment, jakieś 15-20 sekund. Rany, nagadałem się tyle, że mi po prostu w gardle zaschło całkowicie. Ledwo już mówię. No ale dobra, kończy się zaraz nasz czas. Będziemy zwijać. Pięćdziesiąt osiem, 59, 00. Dobra, zawijamy wędki. I lecimy do sklepu zobaczyć, ile kasy żeśmy to złowili. 600 tysięcy. Expa, no i może nie jest na jakoś tam, raczej dużo nie żeśmy tu nie. Patrzcie, ryba jeszcze jest. Ha! Jeszcze jakiś rybek mały się złowił. No dobra. Okej, okay, odkładamy. Czyli mamy 73 ryby. To też nieźle. I tak myślę, że około 100 kilo, 100 tysięcy. Mogłem tu expa złowić? Cholewa, może i tak. Nie wiem, może jak będę kiedyś, znaczy jak będę montował, to się pokuszę, żeby spisać, ale chociaż za dużo roboty, ile tego expa wchodzi. No i sprawdzamy. Fish Market. Tadam. 236. No, nie mówię, że to jest jakaś ogromna ilość, ale na takich leszczykach, no bo to tak trzeba nazwać, to powiem wam, że to jest niezła ilość. Najwięcej oczywiście Silver Brim dostał, 19, to mi się podoba. No właśnie, widzicie, one nie są jakoś tak super płatne, tak? Tam powyżej 3,5 kg, no to też nie ma jakiejś wielkiej różnicy. Ceny są takie, jakie są. Trzeba mieć naprawdę już tutaj czwórki, żeby powalczyć o kasę niezłą, ale z drugiej strony, tak 2, 2, 2, 2, 2, 2, widzicie, no to tak wychodzi nieźle, nie? Średnia za 73 rybki. Także też nieźle, to tak wychodzi, nie wiem, po trójce średnio na rybę, nie?
Więc aż takiego tego, że tak powiem, rybnego śmiecia nie było za dużo. Aczkolwiek tutaj wcale tak mało go też nie było, jak widać, nie? Ogólnie uważam, że jest całkiem niezły zarobek. Tym bardziej, że nic on nie kosztuje, nie niszczy sprzętu. To na czysto są dla mnie takie zarobione pieniądze. No dobrze, moi drodzy, to co? Tam pięknym widoczkiem żegnamy się dzisiaj. Myślę, że całkiem udany, leszczowy odcinek. Tak go nawet zatytułuję, że 73 rybki, leszcze z Volkov River. To będzie już na tyle, moi drodzy. Następny odcinek, naprawdę, obiecuję, że dopiero pojawi się, jak pojawi się też nowe łowisko. Aczkolwiek, znając twórców, to może się okazać, że nie będę aż tak długo czekał, bo może to być odwleczone w czasie, to nowe łowisko. I gdzieś tam jednak popełnię jeszcze jeden między tym nowym łowiskiem a obecnym odcinkiem, jeszcze jeden. Także w domyśle planuję zrobić tak, że kolejny będzie w nowym miejscu już. Wydaje mi się, że to będzie niedługo, ale nie jestem pewien. Jeżeli to się przeciągnie dłużej niż kilka dni, to na pewno jeszcze coś tam nakręcę. Ale na ten dzisiejszy to już wszystko. Dzięki Wam serdeczne. Do zobaczenia. Hej, hej, trzymajcie się.